Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Glad, z kanału Trickrow TV. A oto kolejny odcinek mojej serii Amnezja Mroczny Obłęd. 10 już, tak jest. W poprzednim odcinku opuściliśmy lochy, w których mało się nie posrałem. No ale cóż, jesteśmy w sterowni i pewnie czekają nas tu zagadki. Pewne krzesiwo. Już widzę jakąś zagadkę, czuję ją w powietrzu. To jakaś rurka część, pewnie. Kolejna część. To jest zablokowane. Aha. Czyli tak. Skrzywo. Tu są odważniki, tak? Pewnie mam je ustawić tak jak tu. To jest zablokowane. No dobra. Czekaj, muszę to zapamiętać. O, ale to będzie porypane. Coś czuję, że to będzie porypane. Podnoszę to jakoś. Jeszcze. Chyba trochę przesadziłem. A, było kliknięcie. Zatrzymał się na kliknięciu. O! Chyba jest dobrze. Zobaczmy. Ten łańcuch jest raz, dwa, trzy. Policzę te kółka. No więc cóż, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. A, jestem sprytny, ha, ha, ha. Dziewięć, to tu policzymy też. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli dwa w dół. Ha, 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 przechytrzyłem was. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie, w tą. Boże. Jeszcze raz. O Jezus. To jest głupie to kręcenie kordą. Nie w tą stronę. O! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze raz. Muszę przekręcić. Kurwa! O! Chyba będzie dobrze teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Jest, zajebiście. Dobra. Okej, dobra, liczymy teraz tutaj. Jak to jest? Naprzeciwko. Naprzeciwko sterowni jest ten najniżej, tak? O, fuck. Nie, no nie będę tego liczył. Znowu stopera nie włączyłem. Jestem zajebisty. Chwileczka. No i jest włączony. Świetnie. Tak. Czyli naprzeciwko jest ten najniższy, tak? Thank you.
O! Będzie dobrze. Tak i został nam ten. O Jezu, znowu mi się zminimalizowało. Cholera jasna. Ech. Już chwila. Dobra. Gra lubi się minimalizować. Nie wiem dlaczego. Ta jest... Trzeba ją ustawić tak nad głową moją, tak? Dobra. O, dobra, podnoszę to. Udało się! Jestem zajebisty! Fuck yeah! Aha, ta brama się obniża, dobra. Coś czuję, że tej części będziemy potrzebować, także ją wezmę je ze sobą. Stój! Okej. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. Kolejna łamigłówka, świetnie. Zablokowane, tak? Dobra. O, wiedziałem! Dobrze zrobiliśmy, że te części od rury wzięliśmy. Coś tu będzie budować maszynę. Karteczka. Sobie przeczytam to. Maszyna. Ilość pracy, w jaką włożyłem w tą maszynę, przekraczy ludzkie pojmowanie. No spoko. Oj kurde, jaki ty jesteś wrażliwy. Mam tu jest jakaś drewniana korba. A te dźwignie możemy ruszać? Możemy ruszać, dobra. Czyli trzeba je ustawić tak jak tutaj, tak? Dół, góra, góra, dół. Dół, góra, góra, dół. Gór, dół, góra, góra, dół. Okej. Świetnie. Co tutaj jest? O fuck. Musimy ten wzorek ułożyć, czy jak? Najdłuższa. O, poleci tutaj. Zrobimy krzyż. A tą to nie wiem, gdzie włożymy. Tutaj. Dało się? Daniel, is that you? Chyba tak. No nic, dobra. To chyba coś tutaj zdziałaliśmy.
co teraz? Teraz będę mógł pociągnąć za dźwignię? Nie. To nie rozumiem, o co chodzi. A może ten mostek się drewniany obniżył. Sprawdzimy mostek, a później kanały. Może woda odpłynęła i możemy tam wejść. Nie, mostek się nie obniżył. Może da się tam wejść jakoś. A, zrobili tak, żeby się nie dało wejść. Dobra, ale co tam jest? Tam jest jakiś zawór, cholera jasna. Muszę się tam jakoś dostać, no. Dobra, jebać to. On zapalił sobie światełko. A jeszcze sprawdzimy. Tutaj co się dzieje. Kurwa, spadłem. Co mi to dało? Nic mi to nie dało. Mostek dalej stoi. Dobra, nie wiem, co mam zrobić tutaj. Świetnie. Coraz lepiej. No kurde, no to co ja zrobiłem w tej sterowni? Mi się wydaje, że wszystko dobrze zrobione jest. Że te drzwi się otworzyły. Tak. Nastąpił moment, w którym nie wiem, co mam robić. Dokładnie. Jeszcze raz wejdźmy do sterowni, może coś przeoczyliśmy. To jeszcze się obniża? Tutaj nic nie zdziałamy.
dobrze, to jest dobrze, bo nie mogę tego wziąć. Cholera jasna, co ja mam tu robić, no? Właśnie, wzięliśmy jakiś... korbę do maszyny. Za bardzo nie wiem, gdzie ja mam tą korbę włożyć. To jest wszystko okej. Już chyba wiem. Ale dobrze pamiętam, mam jeszcze jeden pomysł na to. Jeśli się nie uda, to trudno. To już nie będę wiedział o co i będę musiał się posłużyć poradnikiem. Niestety. Razem nie będę zaskakiwał, po co traci życie. I ta korba. Nie, cholera jasna, to już nie wiem co mam robić. Kompletnie. Wiecie co, przerwę tutaj nagrywanie i pomyślę, bo nie ma sensu tak krążyć, także do zobaczenia za chwilę. Siemano ludziska, no właśnie jak tu widzicie, odkryłem co trzeba zrobić, żeby przejść dalej. Kurde, musiałem rzucić tym kamieniem w ten łańcuch, cholera jasna. Dobra, no ale już rozkminiłem to wszystko i możemy dostać się do ostatniej korby, która, mam nadzieję, jak tu mam przejść w ogóle. Aha, dobra, tędy. Okej. Pewnie umożliwi nam dojście do kanałów. Zobaczmy. Coś się dzieje. 9 August 1839. It is still early, and Alexander is busy preparing for the ritual late. I must admit that yesterday, when Alexander flooded the inner. Dobra. To wróćmy się szybko tam. Teraz już możemy to opuścić, to miejsce. Tak powiem. Tak. A właśnie, skończyła nam się świeczka. To nie dobrze. Zaczynamy świrować. O fuck! Tylko nie oni. O nie, 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 nie! Fuck! Jak mam przez to przejść? Aha, tam jest ta siatka, dobra. O, fuck! Wypierdzielaj! O Jezus, dobra, już nie musimy tutaj wchodzić. O, fuck! No dobra! Sprawdźmy, czy da się... O, fuck, no jestem zajebisty, mam mało życia. Mam bardzo mało życia. Ledwo trzyma się na nogach. No i mam właśnie telefon do mnie. Dobra, no to na tym zakończymy ten odcinek. Mam strasznie mało życia. I do zobaczenia w kolejnym. Dzięki za oglądanie, cześć!